Kolejny temat w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań. Wzięty przez lewicę na sztandary walki z pedofilią w kościele Marek Lisiński okazał się kłamcą. To orzekł sąd. Ofiarą oszusta stał się niesłusznie oskarżony ksiądz oraz sam papież Franciszek, który całował w rękę mężczyznę za grzechy kościoła. Czy teraz kłamca i naciągacz trafi za kratę, a posłowie lewicy przeproszą? O tym będę rozmawiał z naszymi gośćmi. Przy telefonach jest pracownik publicysta, publicysta, mecenas Mikołaj Drozdowicz. Dobry wieczór, panie mecenasie. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa. A także na naszej drugiej linii poseł PiS Paweł Lisiecki. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Zacznę od pytania do pana posła, bo wiem, że pan jest wyrwany ze spotkania, więc chociaż króciutko na początek kilka zdań z panem. Kim dla lewicy stał się Marek Lisiński, panie pośle? W moim przekonaniu pan Marek Lisiński stał się dla lewicy postacią, dzięki której lewica mogłaby uderzyć w Kościół. Bo mam takie nieodparte wrażenie, że tym wszystkim, co robi lewica, nie chodzi o to, aby nie walczyć z pedofilią, ale aby pedofilią uderzyć w Kościół. Niestety to tak wyszło, jakby ten pan Marek Lisiński stał się właśnie taką twarzą tej całej operacji. Żeby było jasne, są ofiary pedofilii, w tym ofiary pedofilii wśród księży. Natomiast trzeba też jasno powiedzieć, że ta akcja zorganizowana przez lewicę, przez panią Szerzyn Bielgus, z panią Agatę Diduszko, doprowadziła radną, radną miasta stołecznego Warszawy, lewicową radną, doprowadziła do tego, że takie osoby jak Marek Lisiński, który jest oszustem, który próbował wyciągnąć pieniądze najpierw od księdza, którego oskarżył o pedofilię, potem próbował wyciągać pieniądze od tych, którzy byli darczyńcami fundacji przez niego założonej, a na końcu chciał wyciągnąć również pieniądze od polskiego kościoła, że taka osoba stała się twarzą walki z pedofilią. No pan wzywał obie panie do publicznych przeprosin. Czy pan je usłyszał gdzieś w przestrzeni publicznej? Nie, nie usłyszałem tych przeprosin. Mam wrażenie, że obie panie uznały, że nie będą przepraszać, bo nie mają za co. Natomiast w moim przekonaniu panie powinny co najmniej taki gest wygłosić. Zwłaszcza, że to one doprowadziły, jak rozumiem, do spotkania papieża Franciszka też w Watykanie, prawda? I te słynne zdjęcia, może nie wszyscy słuchacze Polskiego Radia Poznań widzieli, ale papież Franciszek w imieniu jakby kościoła przepraszał pana Marka Lisińskiego, całując go w dłoń za grzechy kościoła. Może to było trochę symboliczne, oczywiście nie tylko za niego, tylko w ogóle, ale no, pytanie o stan na dziś. Znaczy, w moim przekonaniu te panie się zacietrzewiły. Rzeczywiście pani Szerzyn Bielgus i pani Agata Diduszko doprowadziły do spotkania pana Marka Lisińskiego z papieżem Franciszkiem, gdzie doszło do tego symbolicznego gestu przeproszenia przez papieża, ucałowania dłoni Marka Lisińskiego. Ale jak się okazuje, doszło do przeproszenia nie tego, kto był ofiarą pedofilii, tylko osoby, która próbowała na pedofilii dorobić się pieniędzy, oskarżając innych o czyny, których nie popełnili. Wydaje się, że uczciwym byłoby podjęcie tego pana wezwania i po prostu publiczne przeproszenie, prawda? Zgadza się, zgadza się. Natomiast no, obawiam się, że ze strony pani posłanki i pani radnej takich przeprosin niestety nie usłyszymy, co jest w pewien sposób znamienne, bo tak jak powiedziałem na wstępie, wygląda na to, że tutaj nie chodziło o walkę z samą pedofilią, tylko o to, aby pedofilią uderzyć w Kościół. I żeby było jasne, ja nie twierdzę tutaj, że wśród księży takich sytuacji nie było, że nie było pedofilów. Natomiast no, ta sytuacja jest jakby tutaj niestety o tyle znamienna, że w całej tej akcji nie chodziło o walkę z pedofilią, tylko o coś innego. Panie pośle, nie wiem, czy pan się rozłącza, bo musi wracać do obowiązków, czy zostaje przy telefonie, bo teraz chciałem przejść do pana mecenasa. Ja już muszę się rozłączyć, bo wracam na spotkanie. Dziękuję za komentarz i za odebrany telefon. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego wieczoru. Panie mecenasie, wobec tego, jak pan ocenia tę sytuację, o której mówimy?
Ja bym zwrócił uwagę na kwestie też prawne, dlatego że oczywiście jest rzeczą zupełnie oczywistą to, co powiedział pan poseł, że lewicy wcale nie chodzi o walkę z pedofilią. Wśród przedstawicieli europejskiej lewicy były przecież osoby, które swego czasu były na piedestale politycznym, a jednocześnie miały takie epizody pedofilskie. Jeden na przykład europosłów lewicy był zupełnie otwarcie, można powiedzieć, występował jako osoba deklarująca pewne no, co najmniej dwuznaczne relacje z dziećmi. Natomiast to jest jedna sprawa, to znaczy ten aspekt polityczny i ideologiczny. Natomiast jest jeszcze jedna, znaczy w moim przekonaniu bardziej poważna kwestia, o której trzeba powiedzieć, to znaczy mechanizm działania, który ma charakter uniwersalny, dlatego że można w tym wypadku, tak jak pan poseł powiedział, zaatakować pedofilią Kościół, ale można ten sam mechanizm wykorzystać do zniszczenia każdego człowieka tak naprawdę. Mhm. Dlatego, że do czego tutaj doszło? Doszło do tego, że samo oskarżenie publikowane w mediach domniemanej ofiary w żaden sposób to oskarżenie nie zweryfikowane, ale poparte właśnie samą publikacją na łamach Gazety Wyborczej czy podane do publicznej wiadomości na antenie TVN-u jest wystarczające do tego, żeby świadomości społecznej przynajmniej spróbować uznać taką osobę za co najmniej tak samo winną, jak gdyby ta osoba była skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Dla mnie to jest skrajnie niebezpieczny mechanizm, przeciwko któremu trzeba po prostu stało stanowczość ją zaprotestować. No bo to jest też pytanie o to, czy teraz nie należą się po prostu nie tylko przeprosiny, ale też jakieś zadośćuczynienie oskarżonemu jednak kłamliwie księdzu Zdzisławowi Witkowskiemu, prawda? To jest pytanie moralne. Ja bym niespecjalnie oczekiwał, że ludzie, którzy byli zaangażowani w ten proceder, że oni będą dzisiaj przepraszać, że oni będą w jakiś sposób próbować naprawić krzywdy. Pan Lisiński był bohaterem lewicowych mediów, miał nieograniczony niemal dostęp do lewicowej pracy, uczestniczył w konferencjach prasowych, jego fundacja. Tak, no był gwiazdą, można powiedzieć wręcz. Tak, to była taka gwiazda, nawet nie wiem jak to określić, no bo wiadomo, że nie walki z pedofilią, tylko jakiegoś zmasowanego ataku na instytucje Kościoła katolickiego. Natomiast mam wrażenie, że ta narracja cały czas jest w lewicowych mediach obecna. To się wyraża na przykład w tych niedawnych publikacjach na łamach Gazety Wyborczej, która w bardzo krytyczny, taki bezkompromisowy sposób atakuje instytucje kościelne, na przykład za to, że te instytucje nie chcą przekazywać dokumentów tych kanonicznych na potrzeby postępowań karnych. No, te dokumenty oczywiście formalnie znajdują się w tym przypadku w Watykanie, natomiast chodzi o coś innego, że ta narracja budowana jest wokół pewnej koncepcji, w myśl której de facto to Kościół staje się powinien odpowiedzialny wydać wyrok, za tak. Tak, żeby wydawać wyrok. No, żeby chyba to nie jest możliwe, to są dwie różne struktury prawne, prawda? Oczywiście, że tak. I właśnie sprawa Marka Lisińskiego powinna być takim swoistym memento, także dla tych osób funkcjonujących w ramach Kościoła katolickiego, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że niektórzy także biskupi ulegają takiej chyba modzie, żeby jednak przemawiać do wiernych takim językiem właśnie rodem z Gazety Wyborczej, żeby jednak w sposób bardzo precyzyjny te dwie kwestie oddzielać, to znaczy kwestię odpowiedzialności prawnej i kwestię odpowiedzialności kanonicznej. Nieżyjący już święty pamięci kardynał Zenon Grocholewski kiedyś wypowiedział takie znamienne słowa, że bycie księdzem. Oj, panie mecenasie, niestety nie udało nam się, tutaj rozłączyło nam się połączenie, straciliśmy połączenie, ale momencik, może mi się uda tutaj chociaż na tą minutę jeszcze, bo mamy dosłownie tyle do zakończenia programu, jeszcze z panem na chwilkę połączyć. Przypomnę, że państwa i moim gościem jest w tej części programu prawnik, publicysta, mecenas Mikołaj Drozdowicz, z którym rozmawiamy o przypadku pana Marka Lisińskiego. Teraz pan mecenas chyba dzwoni do mnie. No właśnie. Halo, halo, panie mecenasie, czy pan mnie słyszy? Bo ja dzwonię do pana, a pan do mnie. My musimy już za chwilę kończyć, bo mamy serwis informacyjny, ale nie proszę skończyć tą myśl dosłownie jednym zdaniem. Tak, mówiłem o tym, że właśnie święty pamięci kardynał Grocholewski powiedział kiedyś takie słowa, że bycie księdzem nie jest prawem człowieka.
I to jest oczywiście fakt. Trzeba odróżnić te dwa porządki. Porządek prawa cywilnego, prawa państwowego wyłącznie o kompetencje sądów do orzekania w kwestii winy każdego człowieka, niezależnie od tego, jak on pełni funkcję i ewentualnie wewnętrzne rozliczenia kościoła, które oczywiście muszą następować w tych wszystkich przypadkach w sposób całkowicie niezależny i autonomiczny od przesądzenia kwestii winy i odpowiedzialności przez sąd karny. I to niech będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za znaleziony czas i za ten komentarz. Dziękuję panu. Dobrego wieczoru. Dziękuję, pozdrawiam. Prawnik, publicysta, mecenas Mikołaj Drozdowicz był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Ostatnim naszym gościem dzisiaj. Zapraszam państwa na jutro.